Halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Cupheada. Jest ze mną Mangetsu, witamy was! Który jest mistrzem tej gierki i będzie mi dzisiaj on prawdopodobnie trochę kierował, ale mam nadzieję, że... Będę kierował dupkę turbiny i w ogóle będzie kolejny taki koopik. Tak, będziemy mieli koop typu pajacujemy przy gierce, udając, że wiemy co robimy. Chociaż akurat Adaś wie co robi i on w ogóle pokonał Okej, to jest jakaś fabuła. Czy chcemy fabułę? Adasiu. No właśnie to zależy, słuchaj, od ciebie, bo to jest historyjka, wiesz, taka na luzie, ale to jak ty wolisz, jak ty uważasz. Okej, ja słuchaj, zrobię tak, że będziemy patrzyli na te obrazki i spróbujemy sami wymyślić swoją historię, patrząc na to, co się dzieje. Ja myślę, że my jesteśmy zaprawionymi badaczami motylków i co tu się stanie i wtedy jesteśmy długi. Do kasyna, tak, ruletę gramy. Ruletę gramy, dobra. I co tu się dzieje? To jest ruleta? No nie wiem, to nie jest, to na żetony gramy, akurat kośćmi rzucamy. A, to w kości gramy, a wiesz, że ja umykasz w kości? Tak, ale z tym generałem i tak dalej. No, z tym generałem to wszystko, no to właśnie ja chciałem się nauczyć, bo mój teściu gra w kości, bardzo lubi kulać, nie? I tak chciałem się nauczyć, ale... A, to mogę ci potem wytłumaczyć. No i tutaj są jakieś w ogóle szkielety. Myślisz, że to minecraftowe, czy bardziej Don't Starve'owe? No właśnie tak, w Don't Starve są szkielety? Są. A, są trupy. Te ożywione i są trupy, jest dużo szkieletów. No tak, nie pasuje mi to trochę, ale... Dobra. Nie zwracam na to uwagi. Kości. To był diabeł z piekła. Diabeł. Trójkę i szóstkę ma. I rzucamy kośćmi w tym momencie. Zobacz, jaki fajny sufit jest w ogóle. Taki trochę jak, wiesz, gwieździste niebo, żebyś tam w tym kasynie jak najwięcej czasu spędził. Chyba. Mi to przypomina tło z 1 z 10, ale dobra. Ej, bez kitu. Dwie jedynki. Chyba przewaliliśmy, obawiam się. Ej, ale dwie jedynki też czasami trzeba dopasować. No i kaboom. O, i teraz lichwiarz będzie nas chciał dojechać. Bo my tu będziemy kontrakty zbierali. Aha, i kontrakty będziemy zbierali, będziemy pałowali... Pokemony jakieś. Pokemony, tak. Wszystkich mieszkańców wioski. Wszystkich mieszkańców. I zaczyna się w tym momencie przygoda. A, jeszcze muszę wejść. Do ciebie tylko mówi chyba. Chłopcy, drugi gracz, udało się, jednak nie będzie gracz, tylko... jestem. Ale nie mogę się ruszać jeszcze. Ja też, ale chyba on nam tutaj gada. Dlaczego ma 7 HP? Bo dołączyłem za późno jakby. To się tak dzieje, żeby nie mieć od razu, jak dołączasz na przykład podczas walki czy coś, nie? No i w ogóle musimy chyba też powiedzieć widzom, że Turbix grał w Cupheada wcześniej. Widzieliście, że był save na 104 albo 102%? Tak, więc jakby to nie jest tak, że jestem tutaj totalnym noobem, ale też nie jestem totalnym prosem. I po prostu... Będziemy pajacować, więc jest dzięki temu potencjał. Będziemy pajacować, ale nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, czy ty robiłeś eski w Cupheadzie? Zrobiłem tylko podstawowych. Czekaj, jak się skacze? No to dużo zrobiłeś, wszystkich podstawowych na eskę? Nie zrobiłem wszystkich podstawowych. Ja tam wypadłem przy żabach, kurde. Aha, żaby, no to żaby było wyzwanko. No i stwierdziłem wtedy, nie da się. Czekaj, bo ja tutaj właśnie, bo pamiętam, że to było tak, że ja się w tego Cupheada, a może ty pierwszy zrób, to wyklikamy do końca, że ja się w tego Cupheada wciągnąłem, a ty w Hollow Knighta dużo wtedy pykałeś i ja po tobie tego Hollow Knighta robiłem i maksowałem tak samo właśnie jak ty. Ty właśnie byłeś prosem bardziej w tę gierkę. Przede mną jeszcze, nie? W sensie, że w Hollow Knight. W Hollow Knightie, tak. No to ja najpierw Hollow Knight i tam pamiętam, że ja ci pisałem o tych tam... Nie! Co ja żem kliknął? Czekaj, drugi raz? Da się wyjść. To do mapy wychodzimy. Nie mam widzieć takie rzeczy, ale mapka. Jest git. To co, teraz idziemy, nie wiem czy pamiętasz, tutaj do jabłka możesz zagadać. Nie mam pojęcia zupełnie, co ty ode mnie chcesz. Ja sobie w pociągu grałem. Ja pamiętam, że kiedyś biłem jakieś żaby za pierwszym razem. Ale na laptopie? Na laptopie, w pociągu, a tu nagle przystanek i mi w ogóle bagiety wchodzi, 5 uzbrojonych... dostaliśmy hajs. Uzbrojonych bagieciarzy, kurde. Z pistoletami, kaburami przychodzi, a ja z tym Cupheadem próbuję nie umrzeć tam. Ale czemu policjanci ci przyszli? Nie rozumiem trochę. Nie, bo po prostu czasami policjanci jeżdżą pociągiem, jak się okazuje. Aha, a ja siedziałem jakby na korytarzu, nie? Istotne. A ostatnio grałeś w którym roku? To było 2019? 20? 21. Więc... 21, no to jednak miałeś trochę przerwę. Okej, my mamy 4 monety i co my możemy za to kupić? A każdy ma 4 monety? Nie, znaczy tutaj jeszcze czarne są po trójce, nie? A tak to pociski po 4 monety faktycznie. Ja polecam na przykład zawrotówkę, chyba że chcesz coś nietypowego z bliska na przykład. Aha, czy mówisz, żeby raczej iść broń niż w bombę dumną, bo bomba dymna to jest... to zależy od ciebie, wiesz, każdy playstyle jest... myślę, że dobre, jeśli dopasujesz do siebie, nie? Ja chyba kupię bombę dumną, bo mam do niej największy taki sentyment. Oj, pojawiły się nowe. Słodka parada. Tak, bo to zawsze zamiast wchodzi, nie? I potem musimy wyklikać, żeby wyjść stąd w ogóle. Musimy równocześnie. Ty masz jeszcze jedną monetkę w zapasie. I od razu musimy sobie to założyć. Ja sobie wziąłem zawrotówkę w ogóle. W sensie pocisk. A wiesz, że nigdy nie lubiłem zawrotówki? No właśnie... Jakby ja się przyznaję, że nie umiem jej docenić. Nie umiesz docenić? Nie umiem docenić, okej. Okay. Ja mam czar, mam bombę dymną. Tak, to jest czar, dokładnie. Jest czar. No i wychodzimy. I teraz pytanie do ciebie, Turbix. Trzy możliwości. Czy warzywa, czy slime, czy run and gun? Run and guny szczerze najmniej zawsze lubiłem, więc możemy od niego zacząć, żeby ale na to koniec sobie zachować te najprzyjemniejsze elementy. Co sądzisz? No spoko, spoko. Może być rozgrzewkowy run and gun, tak jeszcze chyba nie grałem. A, no widzisz, jak tutaj niespodziewanie, tutaj naloty. Ale są jakieś w ogóle utrudnienia, jeżeli my gramy we dwóch? Jak to działa? Wiesz co, to jest tak, że mamy chyba przepołowiony damage, że wiesz, jak gramy na singlu, no to my, jedna postać zadaje połowę. Mniej więcej tak to działa i... Poza tym, no to chyba nie, chyba jest jednak trochę łatwiej na multi. No jakby mamy chyba większe rozproszenie ognia jednak. I jak te miniony są takie słabe... A, to się... Czekaj, jak ty robiłeś to? Co, trzeba sparować, dwukrotnie trzeba skoczyć. Powiem ci, że dla mnie to są takie oczywiste rzeczy, że mi się aż dziwnie gra, nie? Bo ja z osełki teraz robię wyzwanie. No ja właśnie widziałem to twoje wyzwanie, daj spokój, przecież ty tam takie rzeczy robisz. Ja szczerze, że to tutaj już to dla mnie dużo się dzieje. Ja się zdziwiłem, że mogę strzelać, nie? O nie. Hej. Jak coś to w ogóle do widzów informacja i Turbi... chyba wyzionąłem ducha. O, żyje, dlaczego żyje? Tak, mogę cię wskrzeszać, chyba że twój duch wyleci. Hej. Nie! O, jest git. No, w ten sposób. A, dobra. I to... Będziemy raczej tak przechodzili, że będę czekał na turbinę, nie będę bez niego przechodził, nie? Okej, no to też mi się wydaje w miarę rozsądne, żeby... Jednak żebyś ty wszystko robił tutaj, to by było trochę low effort content. O Jezu, tu skacze ten Mario. Pamiętaj, że jeszcze masz to. O Jezu. Też sobie przypomniałem teraz. Po czasie. Czekam na tego, aż on skoczy. No. Ja kupiłem tę bombę dymną i z niej w ogóle nie korzystam. No spokojnie. Dobra, żyję. Czekam na ciebie. No, ja straciłem życie właśnie. Dobra, to jesteśmy oboje jeden HP team. Siemaka, czekam. Ja motylka sobie sparowałem. A tu motylki można parować? A można wszystko co różowe, prawie wszystko. Są wyjątki też. Żyjemy? Przeżyliśmy? O mój Boże. Żyjemy. Szczerze, nęgany dla mnie były najtrudniejsze, jak grałem za pierwszym razem. Ja się z tobą zgodzę, szczerze też. W sensie one mają takie śliskie elementy, bossów możesz fajnie wypracować na tip-top, na eski, a tutaj jednak jest ta losowość i takie nasranie na ekranie przeciwnikami zwłaszcza, nie? I nim teraz odblokowaliśmy sobie mościk, możemy przejść dalej, ale to by było marnotrawstwo, bo tu mamy chyba dwóch bossików, tak? No właśnie, no to wybieraj kogo chcesz teraz, kogo chcesz. To warzywka, słuchaj, tutaj. A nie chcesz jeszcze pocisków? Możemy kupić jeszcze pieniądze! No właśnie! Dobra, stać mnie! To była twoja taktyka, nie? To była moja taktyka, tak. Warzywa są za potężne, więc teraz ja sobie kupię pościgówkę. To ja kupię sobie pościgówkę, nie? Lubisz te pociski gówniane? Widzę, że się zrobiło kontrowersyjnie. A co, nie na dobę? Znaczy... No ja ci nie narzucam, ale są... Namierzają, ale mało biją dosyć. Mi się wydaje, że one są takie low effort dla takiego niedzielnego gracza. Trochę tak. Jak się ekwipowało? Na Y. Ja na padzie jestem, zapomniałem. Ci wymuszam tutaj. Faktycznie, ja po prostu zaakceptowałem to, że to jest Y i tyle. Y i zadziałało ci. I to było śmieszne, jakbyś ty na klawiaturze klikał Y i by ci działało, a ja na padzie, nie? Okej, a jak się powiedz zmieniało broń w trakcie walki? Chyba masz na tabie. Na tabie, dobra. No to myślę, że raczej damy radę? No, bez problemu. Tutaj tab się wyświetla, pięknie. A chcesz ciekawostkę? No. Możesz się walnąć o niego i iść za niego, jak poświęcisz życie. Tak? I go bić od tyłu, no. Chcesz spróbować? Dzięki, działa! Szkoda, że mam 1 HP. No ja ty tam skacz sobie, jako będę tutaj bił. Ale patrz, jakie to jest ten. Ej, ale wygodne. No, speedrunnerzy z tego korzystają? Ja korzystałem. Nie bijemy go, czy bijemy? Chyba lepiej bić. Jesteś. Chociaż, bo ty chciałeś sekretną fazę zrobić. To jest jedna z takich, którą pamiętam. Tak. No, pamiętam, jak mi pisałeś o tym, że tutaj można takie rzeczy fajne robić. Można. O, ja brałem. Jak tu się nie skusić. Okej, to bo jesteśmy na strzała. Ja myślę, że ja mogę się umrzeć na Malhewie. Ja myślę, że nie umrzesz. Nie? Masz radę. No. Ona się zbijało, tak. I ona na przemian raczej strzela, więc uważajmy, żeby nie stać razem, wiesz? Aha. Ona raz ciebie, raz mnie, więc... O, teraz ciebie. No, no i można jakoś jeszcze, wiesz, egzamin sobie popuszczać. A jak się egzaminy puszczało? Egzaminy? Egzaminy! Egzaminy? Ty masz chyba na... Może X, może C? Nie wiem, jak sterowanie sobie ustawiłeś. O Jezu, ja nic nie ustawiałem. Ja zaufałem mojemu przeczuciu, że będzie dobrze. To... Aha, bo w sumie w samouczku to wszystko było napisane, nie czytałeś, bo gadaliśmy. Nic, bo gadaliśmy. Ej, zdechłem! Nie, ty zdechłeś. Zdechłem, to dokończ, musisz dokończyć, musisz to zrobić. Skitu, ale dużo ma. Ale ci presję zrobię. Teraz daj spokój, teraz umnę, będzie znowu moment śmierci. Dobra, to tak nas... No i easy. Ej, ale powiem ci, wstyd jest, umarłem na warzywkach, nie wiem kiedy mi się ostatnio to zdarzyło. Ile razy umarliśmy nasz cel z Rywkiem? Ja chyba 6 razy, ty 5? Ale w Don't Starve? W Don't Starve to było. A w Don't Starve, to tak. Tam przecież tyle razy umieraliśmy, że to było masakra, więc słuchaj, teraz ja tam tyle sobie wstydu naciepałem, że... No to ja widzisz, w Cupheadzie już zdechłem, ale flaga wstrętna czerwona jest. Powinna być złota. Powinna być złota i dostaliśmy cyrograf Mafia Włoszczyzny. Nawet fajne tłumaczenie. Prosto do tego, do diabła. A ty chcesz robić tę sekretną fazę, czy nie ma po co? Jak uważasz? Możemy sobie zobaczyć na szybkości pyk. No dobra. O, nie bij, nie bij. A. Teraz to ja zapomniałem, widzisz. Ja się boję. Można mu jeszcze pomachać, wiesz, palcem można mu powciskać. Aha, bo ty na padzie, ja chyba nie mogę tak Wiedziałem, że tak będzie. Nie wiedziałem, że to wyjdzie. O, ja jestem na świeżo, wiesz? Ja żyję. Żyjesz. A tu do kąta on nie wchodzi. A, dobra, ja już wszedłem do kąta. Mam cię? Uratowałeś mnie, Adaś! Uratowałem. Dziękuję. Daję radę. Można ją rozwalić? Ty masz jeszcze... Tak, a to ja mam egzy. Co ty masz, widzisz? Ja tutaj jestem... Wiesz co, spróbuj jeszcze wcisnąć start na klawiaturze. Ale nie, czekaj, nie, ty nie masz start. Wiemy tego i tu uważać na pączka, który wyjdzie. Tak. Ale on właśnie wychodzi, o pączku zapomniałem zupełnie. To jest rzodkiewa, to właśnie nie stój tutaj, tylko tu przy ekranie, nie? No. Ja się też tego niedawno nauczyłem, szczerze. Bączek. No! Żeś go nazwał. A! No taki bardziej spinner w sumie. Tak się podmył trochę. Ja to helikopter nazywam, ale... Może być bączek. No! A się na mnie zagował! Trzymajcie mnie! Mam cię? Dziękuję, Adasiu. Jesteś radością mojego życia. Zdejmijmy bączka. Jakie komplementy mi prawisz. O! Jezu, ale taka jest trudna, dobra, zapomniałem. Dobra, dawaj, Adasiu. Padła. O, i teraz no. Spróbuj coś wyklikać na klawiaturze, może mi weźmiesz to życie. O, jest, dołączyłeś. Co ja zrobiłem? Właśnie nie wiem, którym klawiszem na klawiaturze się to robi, ale dołączyłeś. Ja żyję! No, to masz jeszcze kolejną szansę. I tak możesz brać moje życie albo coś, jak pójdzie. Jakoś rozdzielimy to wtedy, nie? Żeby nie resetować. O kurczę, ale tak ci powiem, że ja się boję trochę tej gry teraz. Bo ja zapomniałem, jaka ona jest trudna. Nie ma się czego bać. Szczerze to jest... Dobra, ja nie żyję. Po prostu, znaczy, bo ty nie pamiętasz tych bossów, ale będzie git. Ja pamiętam, że ty byłeś już prosem, robiłeś eski, więc to coś musi oznaczać, nie? Prawda? Nie, bo to chyba przede wszystkim miałem ten problem z zapamiętaniem sterowania. Bo to jednak trzeba się oswoić. No, jeszcze trzeba się zgrać, żeby nie pomylić postaci i tak dalej. O, nie? Tak, kolorki trzeba nie możemy zmieniać. Albo zmieniajmy co odcinek postać. Zło. Jak mega najgorszy pomysł, jaki można kiedykolwiek zrobić w tej grze. No, dostaliśmy za odbicia. I co będzie? A minus? Nie, B plus. Ale musielibyśmy żyć więcej, jeszcze czas był słaby. A, czas, no tak, jeszcze czas. Ja ale raczej tutaj życie nam zadecydowały. Mamy do wyboru albo głupiego Legrandy, albo żaby twoje ulubione. Nie chcę żab. Ja nie chcę żab, ja się boję żab. Nie chcesz żab? Chcesz ego ślimakusa? Chcę ślimakusa. To był ślimak? To nie była... No, kula, właśnie. Kula daje fula. No okej, właśnie... potrzebuję takiego moda do Cupheada. A mi się przypomina właśnie ten mod do Don't Starve'a miałeś, że kula na mordę kuli daje fuli. Skrynicy rapera. To był fajny mod. O, nawet O, ale wykajtowałem. Ja zapamiętałem, że z skrynicy. A, straciłeś życie już na pierwszej. A, zacząłeś gadać tym ryjem i... Dobra, no jak ja zacząłem gadać, ja ci zepsułem, tak? Tak, tak. Patrz, teraz trik, pyk, pyk. Ojej, a, żeś zrobił, a no rosł. Większy jest teraz. To chyba dobrze się przy nim trzymać, czy nie? Teraz dół. A, tak też można. No, w miarę tak, nie? Ale to wszystko jest wyczucie. Ja, na przykład mi ciężko dawać jakieś poradniki do Cupheada, jak coś unik... Aha. O Boże. Dam radę? Masz radę? O, chyba nie. Wysoko. Weź moje życie. O. Escape'em w razie czego. Dobra, dobra. A ty jak tam twój escape na padzie? Ja mam na starcie, wiesz? Pyk, pyk. No i jest pyk. O Jezu. Co tu się wydarzyło? I będzie walił. Mhm. O, a ty masz tę bombę dymną, cwaniaku. No. Wziąłeś se. No wziąłem se. No jako, to jaki on ma hitbox? No wiem, tutaj z hitboxem jest ciekawie. Ja wiesz sobie tak casualowo przy tobie gram tak. Mam... Ja się pocę w tym momencie. No właśnie, ja mam tak... No. Dawno tak nie miałem, że miałem taki luz, nie? Mój Boże. To będzie porażka. Zawiodę was. O, udało się. Ale to wskrzeszanie strasznie jest potężne, kurczę. Ale no to jednak trzeba się wykazać tym refleksem. Ty tutaj musisz... Masz no, tutaj ja myślę, dodatkowe wyzwanie. A patrz, 2 życia jeszcze było. Więc ani razu nie obrałem. Wystarczy, że jedna osoba umiera. Tak. A patrz, już mamy dobrą ocenę. No i mamy A i będzie złota flaga, dobrze kojarzę? Tak jest, tak jest. No i tak ma być. Na każdym bosie. Ci tak przypomnę, że maksymalnie możesz A+ zrobić na trybie zwykłym, bo są takie tryby różne. Na przykład tu jest prosty, tu jest zwykły i potem... To tak, chyba po Diable? Tak, 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 tak. Tak. Co nagle to po Diable? Co nagle po Diable? Kto to jest? Ja nie mam pojęcia. Aha, samolot. A co to? Chcecie latać samolotem tak jak ja? O. Zobaczymy, dopóki nie przestudujecie tych planów, wal od kokpitów. Ale ci przypomniał o studiach, że wracasz teraz za parę dni dosłownie, nie? Nie mam sobie przemilczeć. Przestudiujecie. Przestudiuje mnie. O Jezu, teraz jeszcze kolejne sterowanie. Nie, ludzie. Nie lubisz sterowania? Nie lubię sterowania, słabo zapamiętam. No strzelasz, specatak masz na V, to jest po prostu na tym. No to jak było, okej. I Z na Z masz... skok, odbicie i możesz małym samolotem. On jest szybszy i ma mniejszy hitbox, więc warto to używać. Tutaj parujesz, nie masz testowania. A, można faktycznie sobie testować. Dobra, chyba czuję się ukontentowany. Wyjście, tu się wylatuje. Wyjście, aureplan. Nie, no, w ogóle w złym rogu była tabliczka znamionowa. Ja tam bym nie polecił. To jest boss. A bo to rysunek techniczny, no to jest. Co to jest? Cepeliny? Hilda! No, o mój Boże! Hilda! Hilda była chyba już ciężkim bossem. No, damy radę. Ona z osełki była ciężka, ale tak to... Ja ci się chwaliłem wtedy, pamiętasz? No, tak, ja pamiętam, Adasiu. No, i mi napisałeś, że to był jeden z lepszych bossów wizualnie, tak się podobało. No, mi się podobało. Ojej, ha. A to kto się ha-ha-huje? On strzeli. O, właśnie. Ui! Wraca ci! Hildę! Hilfę! O Jezu, ja już jestem strzała. Trzeba rozpracować na spokojnie. Tym ryjem będzie mi tutaj strzelać. A wiesz czego mi brakuje? Bo też są bomby w pewnym momencie do odblokowania i tu ich jeszcze nie ma. Ja o tym zapominam, bo na tabie sobie O, dobra, mam cię. Dzięki, Adasiu. O, użyłem małego hitboxa. Nice. Co ty tam robisz tym ryjem? Awczę sobie. Okej. Walcz, teraz ty walczysz. Teraz ja sobie gram. Teraz to jest... O, strzelają w ciebie, obawiam się. Nie, nic mi się nie dzieje. Tak? To jest safe space? Tak. Okay. Albo ja też do ciebie. Kogo obchodzi czas? Ale teraz już nie. Teraz to nie jest safe space. Teraz to nie jest dobry pomysł. Dobra. Dobra, strzelamy. Kule robi. Co to jest w ogóle? Strzelającą. I to będzie non-stop strzelać? Wy tak do ludzi strzelacie? No tak co jakiś czas i jak coś to tutaj dobre są te egzy do używania, te umiejętności. No i czekaj, już podlatuje. Uratował! Adaś MVP po raz kolejny. Zobaczymy na ile razy się uda. No już masz 2 HP, jeszcze mogę ci jedno zabrać. A co jeżeli jedna osoba ma jedno? To chyba się nie da? No. chyba, że odłączysz pada i coś takiego da się też robić. O, przemienia się. Next faza. I tutaj ciekawostka, nie, jak ją bijesz, to nie zadajesz jej obrażeń tutaj w tej przemianie. Aha. O Jezu, stadawcu życia. Ale potwór. Dawno tego nie widziałeś, co? No, o Jezu, tutaj te masjanki można zbijać? Trzeba przelatować pod czerwonymi. Oj, 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 oj. Oj, i po mnie. Albo i nie. Bo to trudno wytłumaczyć, ale ulta mam, może się udajesz. A się ma. Dobra, jest, jest, dobra. Jedno doleci chociaż. Doleciałem do niego. Jak, możemy się zgrać jakoś, że pod czerwonymi przelatujemy. O, cholera! A! Ja nie żyję! A! Ja nie żyję! A! Ej, we dwójkę to jest trudne! A! Panika, gaming. Żeby unikać we dwójkę. O, tak. Żyjemy! Że to się udało. Co to było w ogóle? Jaki chaos, ty! Jakoś zapamiętałem, że w multiplayer się łatwiej to robi wszystko. No tak? No nie no, jakby tutaj byśmy mieli z 5 startów, a tak to wskrzeszanie się nawzajem tutaj naskaluje, no co to dużo mówię. No, ale widzisz, za pierwszym razem Hildę zrobiliśmy. No, easy. Tak. Ile ty masz godzin w tej grze? Ile wiesz ja mam co? Godzin nie w tej grze? Nie chciałbym cię skłamać, 500 godzin. Jak na taką grę to i tak bardzo dużo wiem. No, jakby wyobrażam sobie, ja chyba tutaj zrobiłem 10 godzin? Nie wiem, zobaczę na Steamie. Tu mamy Run and Guna. Nie chcę Run and Guna. Tu mamy kwiatka i jeszcze na dole mamy żaby. Co to jest? To jest osełka. Człowiek osełka. Człowiek osełka, to nie moja wina. Nie mogę się opędzić na tych dłużników z kasyna, a teraz będę musiał oszczędzać na napawę ostrza. Kości królem. Kim ktoś kości wreszcie... Kości królem, no. To jest King Dice w sensie? Czekaj, tak, to jest secret. Tak. Tak przetłumaczyli, tak, da się przejść, no. Ale. Jakbyśmy nie chcieli robić Run and Guna. Nie no, fajne Run and Guna, to co ty? W sumie to masz 3 opcje do wyboru. Albo idziemy na kwiatka, albo Run and Gun, albo idziemy na żaby. Chodźmy już na te żaby. Miejmy to już z głowy. Nie, to nie są żaby, to nie są żaby. To nie są żaby? A. No to sobie poćwiczę chociaż sterowanie, widzisz jak pięknie. Nie, wychodzimy. A ty to jednak jesteś, nie chcesz, żebym był tak dobry jak ty. Wiesz, że tak. Jakbym teraz pokonał, gdzie są żaby? Ja chcę zobaczyć twoje reakcje na Rehota i Żaboksera tutaj. Ja kiedyś strasznie kroski miniałem, ale o, ta faza ich ostatnia jest najgorsza, właśnie sobie o niej przypomniałem. Tak? No. A no nie jest taka zła. Jak to nie? Adasiu, co ty... Aaaa! Strzelają do Polaka, rodaka. Jak tak można? No, można też podchodzić jakoś tutaj, ale to tak trzeba na wyczucie. Ich nie trzeba zbijać? Można. Jak najbardziej, ale one szybko padają. Nad nim trzeba przeskoczyć? Opa, tak jest. Tak. No i teraz faza druga, dmuchanie. Wiesz, wiatraczek tutaj się przemienia. No, w te upały skończyły, to możesz pan przestać z tym wiatrakiem. Ty taki ostatnio sobie kupiłeś wiatraczek. Kupiłem sobie wiatraczek, ja tak, na rafcie. A to był przyjemność po prostu. Oj, ta... A nie, oni nie wie. O! Przyjemność z pożytecznym to sukces odwieczny. Jak to już, jakim cudem już umieram? Halo, Kaltus. Te twoje pociski mnie bambuzlują, nie ukrywam. Tak? Rozpraszają cię. No, rozpraszają mnie, bo ja nie wiem, czy to ich, czy to moje, czy to twoje, o co tu chodzi. O Jezu. Co jara mnie w razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. A bo to na przemian jeszcze lecą TT. To tam ci w sumie może parować, o. I tygrys, najgorszy. Kto moim to zdaniem. Były? A no. Jesteś? Chyba się z tobą zgodzę, wiesz. Zostało przetestowane w praktyce. O mój Boże. Wytankuję to po prostu ryjem. Dobra. No tak. A tutaj oby nie tygrysy. Nie! No jak to? Ojeju. Teraz ja zagar zupy dałem. No bo nie chcę ci zasłaniać. Dobrze, wow, dobrze jest. No rozgrzałeś się już. Let's go! No, widzisz jak się rozgrzałem. A teraz ja! Udało się! Podwójne parowanie zrobiłeś. No okej, który to był tutaj? Ale zasrałem cały ekran pociskami. Nie widziałem zupełnie, też już nie żyjesz. No tutaj nie ma sensu strzelać. No trzeba strzelać, bo kiedyś trzeba zadawać obrażenia. Jest git. A ja celka. No straszna. Let's go. Ja w tę stronę może. To będzie fajna faza do bicia. Co tu się... Trzeba, wiesz, góra-dół trzeba przeskakiwać. Skąd ja mam wiedzieć? No bo palniki się widać. Tak. To jest na tak zwaną spostrzegawczość. Czasem trzeba pod. Okej. Masz 5 gwiazd jakieś być zainteresowane. O nie, ale zastrałem znowu ekran, sorry, bo mi się egzy mylą. O, jakim cudem to się... Ja nie rozumiem w ogóle jaki jest warunek śmierci tego. On ma tutaj HP, czy to trzeba wylosować? W sensie my go możemy bić tylko wtedy, kiedy on daje nam jakieś fazy, wiesz, tygrysy, węże, nie? Aha. Tak to nie możemy go bić jak żetonami w nas. Aha, to w sumie tyle. Dobra, no nie, i tygrysy to myślałem, że jakoś inaczej to działa. I tygrysy są o tyle słabe, że wtedy masz mało okazji do bicia. No tak, bo musisz cały czas nawracać lewo, prawo, żeby tam idealnie się mieścić. Dokładnie, ale kim widzisz, Pykło? Znowu za pierwszym razem, Pykło. Jezu, to my tutaj jakimiś postami, tylko za drugim. A to jest bardzo fajny widok. Co to za ryba? Dlaczego ryba łowi? Czy ona wyłowi człowieka? Ona no właśnie, musi wyłowić człowieka. Tutaj jest bardzo dużo interpretacji zawsze. Nigdy nie wiadomo, co wiesz. Czy ona jest kanibalką, czy jak to się mówi, czy ona właśnie łowi człowieka, syrenę, nie wiadomo tego, nie? To musisz sam sobie... Może serial Cuphead jakiś tutaj lore wniósł, bo tam chyba były 3 sezony. Ja widziałem pierwszy sezon, nie było, okej. Puszycie ryby, czyli jednak jest kanibalem. To jest smutne. To jest smutny dualizm ryby nad... Nie wiem, co to jest? Dualizm. Dualizm ryby. To jest mauzoleum. Mauzoleum, wchodzimy? Tak jest. Tutaj zdobywamy pierwszego takiego ulta, wiesz, super mocnego. No właśnie, tak, mi się odczuwałem brak tych ultów i ich się klikało, nie? Aha, no za 5 kart, po prostu. Tak, właśnie się dziwiłem, że nie dzieje się coś specjalnego, ale nie pamiętałem, co się miało dziać. Ale pamiętam, że coś się działo. Chcesz się podzielić na strony? Okej, może być. To we dwójkę jest chyba z 10 razy łatwiejsze. Chyba solo, tak, ale możliwe, że są wydłużone, ale nie dam sobie ręki uciąć, bo nie jestem debilem, żeby tak robić, nie? I tutaj musimy obronić to parę. I co się stanie, jak osiągnie? Osiągnie absolut? Osiągnie absolut. A co chcesz zobaczyć? Jaka jest animacja śmierci? Trochę korci. Jeszcze trochę nie widziałem. Nie no, już się napatrzyłem na swoją animację. O, duszy! No dziaduszek. Duszek mały. To mały był? No, taki dziaduszek szybszy. I w ogóle normalnie byśmy mieli DLC tutaj w pobliżu tego mauzoleum. O, już się udało. Strasznie łatwe. Ale nie mamy jeszcze DLC zainstalowanego, bo podstawkę najpierw przechodzimy, nie? Tak, dokładnie. To nie dlatego, że nie udało mi się kupić, bo mi bank odrzucił płatność. Dostaliśmy ratunek. Ona dostała ratunek i to jest ta czarka. Bajeczna czarka. Tak? No, w DLC dopiero. Bo tutaj ona jest jako taki duch, ona jest jeszcze tutaj stara strasznie, on potem jakaś taka młoda się robi. To jest taka ciekawostka, że to się dziwne dzieje. Aha, faktycznie taka poważniejsza, taka ma zdobienia. No takie usta ma pomalowane, nie? No takie, taka jest bardziej archaiczna i to jest dziwne. Są nawet teorie spiskowe. No właśnie, są teorie spiskowe, że to jest zupełnie inna postać. Albo, że to jest jakieś, wiesz, podróż w czasie, albo coś takiego. Ale to teorie spiskowe. Podróże w czasie w grze o biciu włosów. Okej. O rety, nie zapominaj, że super sztuczki magiczne przed użyciem trzeba założyć w menu. Menu użycia shift. Jak wygląda to super sztuczka? A, chluśnięcie z bańki, tylko poziomo. Kojarzysz? Energii. Nie mam pojęcia zupełnie. To trzeba to koniecznie przetestować. Na kim to chcemy przetestować? A pytanie do ciebie, bo został ostatni boss tej wyspy Run and Gun. Jak ty zapatrujesz się odcinkowo? Co? No właśnie, minutowo? Bo my już mamy tutaj 30 minut. Serio? No to widzisz, no to chyba w następnym. Ja bym chyba już tutaj może to zostawił na następną, ale trochę kusi mnie ten super challenge. Możemy zrobić Polsat moment. Co powiesz? Ej, nie kręć się za dużo, nie kręć się za dużo w kółko. Co się stanie, jak się będę kręcić? Nie rób, bo aktywujesz cheata. Nie, ja sobie robisz. Nie robię. No jak nie? No to dobra, to się zakręć. Chyba, że chcesz w przyszłym odcinku zobaczyć dopiero. To zrobisz cliffhanger wtedy ludziom. Dobra, zobaczymy w przyszłym odcinku. Według mnie prankujesz, ale... Dobra, to zobaczymy w przyszłym odcinku i Turbina się przekonasz, to nie jest prank żaden. Ja myślę, że mnie zupełnie prankujesz, ale w każdym bądź razie dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że taka pajacerka wam się podobała i zapraszam na kolejne odcinki. I pamiętajcie, tak jest. Kanał Adasia ma dużo więcej Cupheada, jeżeli jakimś cudem nie widzieliście. No właśnie, tutaj może być problem, żeby ktoś nie widział, no ale... A, no, słuchaj, zawsze... A może wie? Może? Pa! Elo.